Bardzo serdecznie, ja jestem Szaro32, ze mną jest mój brat Mateusz. Cześć. A to jest Reksio i Wehikuł Czasu. I wczytujemy. Kontynuuj grę. Zapisz, wczytaj, czy na pewno chcę. Tak. Wehikuł po raz trzeci zagłębił się w tunel historii. Tym razem nasi bohaterowie wybierali się w odległą przyszłość. Właśnie. Pogadamy tam z jakąś dziadką i wracamy do domu i koniec. No to wyjaśniam. Ale po kolei. U nas Kretów jest inaczej niż u wszystkich. A to dlatego, że podług legendy tak się złożyło, że kobiety Krety są z Marsa, a mężczyźni Krety przylecieli z Wenus. No i stąd wzięło się całe to zamieszanie. Podczas gdy twój przodek męski to ojciec, czyli tata, mój i każdego innego Kreta także, to matek. No i brnąc dalej tym wątpliwym tropem, u ciebie jest matka, a u mnie tatka. Moi rodzice to matek i tatka. Ach, tęsknię za nimi. O matku. Tak. Właśnie dlatego mówię o matku. Wbrew pozorom to wcale nie jest błąd. Co w tym śmiesznego? No dobrze, no to jak się nazywa u Kretów matek tatki lub matka? No babci. Oczywiście. Nie rozumiem tylko, co cię tak śmieszy. No dobra. Nostradamus powiedział, że mamy odszukać pewną dziadkę w domu z czerwoną dachówką, żeby to powstrzymała babcia przed... opowiedzeniem wnukom o wehikule czasu. Rozumiesz teraz? Jak zaczął mówić o dziadce i babciu, to od razu wiedziałem, że chodzi o Krety. Dobra, doigrałeś się. Już ci nic nie mówię. Milczę jak grób. Koniec. I tak oto Reksio oraz milczący jak grób i nieco obrażony Kretes dotarli do czasów przyszłych. Jak tam system wczesnego ostrzegania? Mysz się nie prześlizgnie, mistrzu autobusie. A Kret? Kret tym bardziej. A jak się prześlizgną? To my go. I zdziała jonowego. Ładnie. Dziękuję, mistrzu autobusie. Ależ proszę bardzo. A dziękuję? To ja dziękuję. Proszę. Uprzejmość przede wszystkim. Tak, uprzejmość. I kultura osobista. To także. Myślę, żeby dzisiejszy dzień od dziś nosił miano uprzejmej świętej. Ale dzisiaj jest piątek. Pokolenia wielkich mistrzów zakonu ryżokitowców pracowały na ten dzień. A także pokolenia... Mistrzu autobusie, właśnie otrzymałem meldunek, że poszukiwani wrogowie byli tu i uciekli. Co? Uciekli? Ja wam... Przypominam o uprzejmej środzie. Słusznie. Przepraszam, że się uniosłem. Proszę bardzo. No dobrze. O czym to ja? Aha. Alarm! Alarm! Braci! Są w kanałach! Jurek, Marcin, za nimi! Ale tak wygląda przyszłość. Reksio i Kretes znaleźli się w... Znaleźli się w... Nic nie mówię, nic nie dokręcam, jestem obrażony. Znaleźli się w kanałach ściekowych. Dobra, jesteśmy w kanałach. Reksiem i Kretesem. Więc tu jestem. Spróbujmy się gdzieś tu przedostać. Do rury. Tutaj Jurek i Marcin sobie chodzą.
Dobra. Kretes nam tutaj przytrzyma to. A my pójdziemy Reksiem tu. Gdzie ja się dostałem? Tutaj. Dobra. Czyli już wiem jedno. Że na pewno muszę się dostać tam. Okej. Tu jestem. Dobra. Przejdziemy teraz... W sumie Kretesem możemy teraz przejść. I musimy dostać się tu. Tylko do którego tego nie pamiętam. Do której rury. Okej, do tej. Dobra. To teraz czekamy. I musimy Reksiem pójść w to samo miejsce. A kiedy przemieszczaliśmy się w czasie, to na dole przy wyjściu był taki kozioł. Jaki kozioł? Było wyjście i był na dole kozioł. Taka głowa kozła było widać. Nie wiem. Tutaj na dole, gdzie te wszystkie takie tam różne takie rzeczy były? Tak. A, no to tam to są różne rzeczy. Gotowy? To wyłazimy. Spróbujemy ich zaskoczyć. W połowie XXI wieku zakon ryżokitowców posunął rozwój uprzejmości aż do fazy Nexus. Absurdalnej i raczej groźnej. Na zdrowie! No, bo już was miałem zesłać do kopalni, bracie. No dobra. To chyba ty, jakiś potworny krecior, którego nie znam. Zdykty. Bierzemy. Tu gdzieś będzie... Bracie ich bracia! Taki stary Kretes. Dobra, chodźmy. Dobra, idziemy. Musimy się przedostać. A, dobra, jesteśmy tutaj. Dobra, nie tutaj chciałem. A tak, Mateuszowi wtedy z tym kozłem chodziło chyba o to, że tutaj jak się przemieszczamy w czasie, tutaj na dole są chyba różne takie rzeczy, które pokazują jak się tam zmienia czas. To wiecie, takie różne rzeczy... Nie tutaj, znowu. Różne rzeczy związane z jakimiś tam, z epokami różnymi. I właśnie... Właśnie to, o to chyba Mateuszowi chodziło. Dobra, my musimy się przedostać pod deskorolkę. Która jest tutaj w rogu. Dobra. Gdzie my jesteśmy? W najdalszej i najbardziej niedostępnej części labiryntu rur spoczywała stara wrotka. Ano wrotka. Do rury. Dobra, teraz musimy się przedostać tam. Dobra.
Udało się szybko tutaj zrobić. Dobra, przejdźmy. I teraz tylko Kretas musi nadgonić. Tylko czy zdążymy? Okej, udało się. Więc idziemy teraz na dół. I do Reksia. Nasi bohaterowie zajrzeli do niewielkiego pomieszczenia zagubionego w labiryntach kanalizacji miejskiej. Na kopiec Kreta, Kilimandżaro, piłkę nożną i błękitną latunę. Odetkał się na widok dwóch postaci milczący dotychczas uparcie Kretes. Przecież to te dwa ptaszory, a jakie stare. To chyba Fata Morgana. Fata Morgana i Kretes. O, jacy młodzi, piękni. A wy za to wręcz przeciwnie. Co tu robicie? Jak to co? Czekamy, aż odkręcicie historię. Trochę już czekamy. No to jeszcze chwilę poczekacie. Okej. Czy chcecie się, moi drodzy, jeszcze do czegoś przydać? Co znaczy jeszcze? Aż tak źle zna nami? W sensie, że w tej przygodzie. No pewnie. Jajo można znieść od tego się siedzenia. Ja nawet jedno zniosłem. Rek się opowiedział więc kogutom o problemie z ryżokitowcami. Stary już jestem, jako kokoś nie chce mi się rysować skoko komplikowanych schematów. Przynieście mi duży kawał dykty i wrotkę, to coś wam zbubuduje. Mamy tu wrotkę. A oto duży kawał dykty. Do doskokonale. Spotkajmy się na górze. Spróbujemy odciągnąć uwagę tych rurudzielców. No dobra. O kurde. A można restart? No nie wierzę. Restart? A tak nam dobrze szło. Musimy coś wykonać, żeby odwrócić ich uwagę. Gotowy? To ciup! Wyłazimy! Spróbujemy ich zaskoczyć. Chyba coś... Dobiegł go, gotowi! Start! Uciekają na wrotce! Za nimi! No! Kochani, wracam do mojego przytulnego rynsztotoku. Powodzenia! Dzięki, kogucie. Wkrótce koniec tej męczarni. Już myślałem, że od nowa będzie trzeba. Tam! Dom z czerwonym dachem! Tam! Dom z czerwonym dachem! Okej, ale tylko pożyczam. I pożyczyli. Tylko ostrożnie. Ej, jak jeździsz? Dobra, tutaj przegram, bo chcę, żebyście zobaczyli. Tu jest fajna historia, jak się przegrywa. Po kolejnym uderzeniu Reksio i Kretes wylecieli z siodeł i wylądowali na asfalcie. Ryżokitowcy nie mieli problemów z ujęciem dzielnych podróżników. Skazani na pracę w kopalni zdołali w końcu uciec dzięki pomocy stada bocianów. Dotarłszy na wyspę Syren, zobowiązali się uwolnić krainę od plagi rekinów. Mijały dni, tygodnie. Reksio i Kretes podróżowali po świecie i mieli moc przygód. Któregoś wieczora w pobliżu Murmańska, oglądając zorzę polarną niezwykłej urody, Reksio zwrócił uwagę przyjacielowi, jak bardzo odbiegli od oryginalnej fabuły. Zdeterminowani, by kontynuować misję w czasie, wrócili do miasta ryżokitowców i ukradłszy pojazd samemu mistrzowi zakonu, ponownie ruszyli w kierunku domu z czerwonym dachem. No!
Tylko ostrożnie. Taka tutaj się opowieść zrobiła. Co? No dobra. Ja zdawałem na prawo jazdy 3. Są moi 3 razy oblały parkowanie równolegle. A potem badali mi wzrok i powiedzieli, że z naukowego punktu widzenia nie mam szans parkować równolegle. Okej, jesteście. Nasi bohaterowie dojechali do celu. No dobra. Dzwonimy do drzwi, rozmawiamy z dziadką, żeby przekonała babcia. Hej, przypomniałem sobie, że jestem obrażony. No niech ci będzie. Przeprosiny przyjęte. Zawsze byłem, jestem i pozostanę uprzejmym kretem. No, tutaj trzeba naciskać dzwonek, ale trzeba tak powoli czekać, bo... Jak za dużo razy naciśniemy, to się przygrzeje. Musimy z góry tutaj, żeby przyszedł ten babć. Pewnie znowu te małe łobuzy od indeków. Co się dzieje? Idę spać. Oj, dzwonek się przegrzał. Nie możemy tak często go wciskać. Miałem spać. No właśnie. Co się dzieje? Kto? Pewnie znowu te małe łobuzy od indeków. Oj, dzwonek się przegrzał. Nie możemy tak często go wciskać. Co to ja miałem? Oj, dzwonek się przegrzał. Nie możemy tak często go wciskać. Idę spać. Oj, dzwonek się przegrzał. Nie możemy tak często go wciskać. Idę spać! Jeszcze raz. Co? Co tam? Oj, dzwonek się przegrzał. Kurde. Nie możemy tak często go wciskać. Miałem spać! Chwila, musimy tak zrobić, żeby doszedł, ale... Powoli wciskać. Co tam? Pójdę przecież! Kto? Dzwonek? Okej. O co znowu chodzi? Udało nam się. O co znowu chodzi? Jak koniecznie musicie, to wejdźcie. A kto wy w ogóle jesteście? To dzielny pies Rekio, a ja jestem Kretes. Bzdury! Dzielnego psa Reksia zabrali dawno temu, a ten Kretes, mój drogi, to jestem ja! No nie wierzę. Bzdury! Żadna dziadka tu nie mieszka i nigdy nie mieszkała! Znałem kiedyś taką jedną dawno, dawno temu, ale co się z nią stało? Nie wiem, moli jej chyba było. Dzieci nie miałem. Raczej, a tym bardziej wnuków. Zresztą, czemu ja wam to w ogóle mówię? No to porażające. Nie dość, że przepowiednia z listu Nostradamusa się sprawdziła, to jeszcze do tego nic nie pamiętasz. Nawet mojej, naszej moli. Ty dziadu, ty! Zaraz cię laską prześwięcę, ty! Ty! Nie pamiętam! Nie chcę pamiętać! W starych podróżnikach w czasie pewnie, że nie wiem. Nawet gdybym wiedział, to bym nie pamiętał. Co wy właściwie chcecie od biednego, starego kreta? I kto wy do czorta jesteście? Zdury, dajcie mi spokój! Żegnam! Coś jest nie tak. Powiedział Kretes. Coś jest mocno nie tak. Powtórzył z trwogą. Nie było dziadki, był tylko babcia. Musimy jak najszybciej wrócić do Nostradamusa i powiadomić go o klęsce naszej misji. Zdecydowanie pokręcił.
Miejmy nadzieję, że będzie wiedział, jak to odkręcić. Co to był w ogóle? No to wracamy. No to wracamy. Głowę zawracają! Bohaterowie wdrapali się ponownie na skuter i ruszyli mokrą autostradą. Mokrą, bowiem deszcz padał i padał. Właściwie to przestał. Chodź, pobawimy cię w zagadkę. A co to jest? Zielone, piszczy i stoi za lodówką. Są moje. Ajajaj. Dobrze, tak. A co to jest? Tyłem tego nie zobaczysz. Zgina się na czworo i mieszka w apetycie. No okej. To tutaj teraz. Bohaterowie ruszyli w kierunku, w którym powinien znajdować się Lej. Stop! Czuję, że muszę powiedzieć coś ważnego. Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Roboty drogowe w okolicach Drogi Mlecznej. Czułem wielkie jajo kosmiczne, jak śmierdzi. Wszystkie te chwile zagubią się z czasem, jak łzy na deszczu. Czas stąd spadać. Przemokło mi futerko. No dobra. Ale leje. Lej czasowy był jednak zamknięty i pilnie strzeżony. No to klops. No dobra, i musimy się tutaj dostać do komputera. To jakie było hasło? To mi wygląda na mechanizm otwierający lej. No. Proszę prowadzić pięcioelementową sekwencję otwarcia leja czasowego. No dobra. To w takim razie... Proces anulowany. Proszę zacząć od początku. Aj! Uwaga, zbliża się. Halo! Dobrze. Błąd. Spróbuj od początku. Dobra, czekajcie. Żeby nas tutaj nie złapał. Proszę wprowadzić pięcioelementową sekwencję otwarcia leja czasowego. Dobrze! Błąd. Proces anulowany. Proszę zacząć od początku. Aj! Dobrze! Dobrze! Błąd. Spróbuj od początku. Dobra, jak to Uwaga, było? Zbliża się. Halo! Dobra, trzeba. Jeszcze raz tutaj. Dobra. Proszę wprowadzić pięcioelementową sekwencję otwarcia leja czasowego. No to... Dobrze! Dobrze! Uwaga, zbliża się. Halo! Dobrze! I co? Dobrze! I co? No wszystko. Jest blisko! Wydwaj! No jest. Proces anulowany. No jest... Były wszystkie cztery, też się świeciły. Proszę wprowadzić pięcioelementową sekwencję otwarcia leja czasowego. Dobrze! 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 Sekwencja prawidłowa. Rozpoczynam proces otwierania leja. No hej. No to idziemy. Zaczekajmy, aż on trochę okrąży. I chodźmy. Reksio uruchomił wehikuł. U matku, szybciej! I nasi bohaterowie pospiesznie opuścili mroczną i niegościnną przyszłość. Wehikuł ponownie zagłębił się... Dobra. Zapisz, czy na pewno... Tak. I dalej wyruszymy już w następnym odcinku, więc dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shard32, to był...
Reksio i Wehikuł Czasu. Ze mną był Mateusz. Pa. Trzymajcie się.